Siemano, siemano, witam Was w nietypowym odcinku, w którym przedstawię Wam bardzo ważne informacje. Mamy dzisiaj odcinek numer 75 odcinków, no właściwie 76, licząc z rozbiórką, było w poprzednim sezonie, więc pomyślałem, że jest to bardzo dobra okazja, żeby zrobić coś, co chciałem zrobić już od dość dawna. Zanim Wam powiem, o co chodzi, chciałbym dokładnie opisać sytuację, która to wszystko spowodowała. Zależy mi na tym, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Musicie wiedzieć, że ja odcinki produkuję tydzień w tydzień, z jedną tylko przerwą między trzecim a czwartym sezonem, gdzie po prostu musiałem rozłożyć całe miasto. Od ponad 5 lat. To jest ponad 600 odcinków, licząc tam wszystkie rzeczy, jakie zrobiłem jeszcze z grami, z live'ami i tak dalej. Bardzo tego jest dużo i mam regularność lepszą niż pewnie większość youtuberów. No i jakiś czas temu zdecydowałem po prostu, że jest mi potrzebna przerwa. Dlaczego? Są takie trzy główne powody, o których zaraz opowiem. Ale co ważne, podkreślam, to jest przerwa, to nie jest koniec kanału. Ja na pewno będę chciał skończyć to miasto. Generalnie chciałem to zrobić po zakończeniu tego projektu, ale tutaj jest jeszcze tyle roboty, że po prostu uznałem, że nie dociągnę tego. No i powód numer jeden to jest właśnie zwykłe zmęczenie. Zmęczenie tym, że zajmuje mi to bardzo dużo czasu. Ja to robię z reguły po nocach. Ta regularność jest męcząca. Jestem trochę więźniem tego projektu. Wiem, że muszę zrobić odcinek. To jest w sumie dobre, bo mi też o to chodziło, gdy zakładałem kanał, żeby po prostu wymusić na sobie regularność. Wiem, że gdybym nie miał kanału, to bym to miasto budował sobie tak od czapy, nie wiadomo kiedy. A ta regularność jest właśnie ważna tutaj. Także ogólnie to jest dobra rzecz, ale jeżeli to trwa tak długo, to może to zmęczyć. Do tego jestem troszkę zmęczony już robieniem ciągle tego samego. Sam sobie narzuciłem takie ramy, że ograniczam się do budowania Lego miast. Tak naprawdę nic innego z Lego nie robię, nie kupuję już nawet setów. Ale mi to odpowiada, tylko po prostu mam lekki przesyt. Czasami przez to czuję się trochę, jakbym kogoś oszukiwał i to samo w sobie też sprawia, że mam taką wewnętrzną niechęć do tego. Chcę być z Wami szczery, mówię jak jest. Drugi powód to najogólniej mówiąc stagnacja, taki zastój powiedzmy. Ja od dłuższego czasu nie zrobiłem właściwie niczego nowego na kanale. Robię ciągle to samo, no zmieniłem troszkę Lego Room, zrobiłem sobie powiedzmy coś a la studio, ale generalnie robię tydzień w tydzień to samo i po prostu uważam, że kanał potrzebuje jakiegoś odświeżenia, jakiegoś dopływu świeżego powietrza. Muszę sobie to przekminić, jak to zrobić lepiej, ciekawiej, inaczej, żeby miał po prostu mega zajawę, tak jak kiedyś robiąc te odcinki i żeby Wam się też to bardziej podobało. Trzeci powód, równie istotny co dwa pozostałe, to pieniądze. Tak, niestety, takie hobby bardzo dużo kosztuje i o ile w momencie, gdy miałem jeszcze bardzo dużo klocków z poprzednich projektów, gdzie gromadziłem je stopniowo, latami, to w momencie, kiedy dochodzimy już do takiej sytuacji, gdzie wszystkie zasoby są praktycznie zużyte, a do budowy jeszcze bardzo dużo, to praktycznie co tydzień muszę kupować sporo klocków. Ja sobie tak liczyłem, że gdybym miał budować wszystko, co sobie wymyśliłem, to potrzebowałbym miesięcznie wydawać na Lego około 1000 zł. To jest mega dużo. A ja też chciałem sobie czasem kupić coś innego, a nie tylko Lego. Jak się wydaje mniej, to robi się mniejszy progres. Wy nie lubicie odcinków, gdzie jest mały progres, ja też ich nie lubię. Zawsze się wkurzam sam na siebie, jak bardzo mało wybuduję. Wkurzam się na siebie, jak mi brakuje jakichś klocków. To wszystko prowadzi do takiej frustracji, łącznie z tymi pozostałymi powodami, że zacząłem odczuwać taką niechęć, kiedy mam siadać do nagrywania odcinka i bardzo nie chcę tego. Chcę to robić z zajawką, z pasją, z radością, tak jak kiedyś. Jeżeli zaczynam robić to na siłę, to widać. Uważam, że te odcinki są dużo gorsze. Może nie widać tego w moim nastawieniu, ale widać po jakości odcinków. Wy chyba też to jakoś sam zauważacie, no bo jednak nie mam już takich wyświetleń, jakie miałem tam gdzieś tam powiedzmy na początku tego sezonu. Także musicie zrozumieć, że ja to robię tak naprawdę w trosce o raz swoje zdrowie psychiczne, a dwa w trosce po prostu o jakość filmów. I co to oznacza? Jak długa będzie przerwa? Nie wiem. Po prostu muszę
wymyśleć pewne rzeczy na nowo, nabrać do tego nowej energii, nabrać zajawki. W międzyczasie pewnie też będę odkładał jakieś pieniądze na klocki, nie będę kupował ich na bieżąco, nie będę na pewno wydawał tyle, ile wydaję teraz, ale coś tam będę odkładał, żeby potem móc zrobić jakieś większe zakupy. Nie żegnamy się, bardzo Was proszę, nie cofajcie subów, wręcz nawet uważam, że teraz jest większy powód, żeby dać tego suba, bo tak naprawdę część ludzi nie subskrybuje kanału, bo wie, że i tak im się wyświetlają na głównej. No jeżeli tu nie będzie przez jakiś czas filmów, to prawdopodobnie jak wrócę, one Wam się nie wyświetlą na głównej. Więc zostawcie tego suba choćby tylko po to, żeby dowiedzieć się, kiedy wrócę. Przy czym ja najprawdopodobniej tak naprawdę z YouTube'a nie zniknę. Będę tutaj od czasu do czasu wrzucał jeszcze jakieś filmy, typu vlogi bardziej. Mam do zrobienia kilka jeszcze Waszych minifigurek. Jestem Wam to winien, więc one na pewno do miasta trafią. Pewnie będę wrzucał jeszcze jakieś shorty. No i generalnie mam pomysł na zupełnie nowy content. Chciałbym robić coś innego na YouTubie, zupełnie innego, chociaż będzie to miało pewne elementy wspólne z tym, co robiłem tutaj. Nie wiem jeszcze, czy to będę wrzucał na ten kanał, czy stworzę nowy. Pewnie lepiej by było, jakbym stworzył nowy, ale szczerze mówiąc nie chce mi się prowadzić dwóch kanałów. I generalnie uważam, że będzie to naprawdę coś ciekawego, czego nie ma za wiele na polskim YouTubie, albo wcale nie ma. Oczywiście nadal będzie funkcjonował serwer Discord Legownicy, tam są też inni twórcy, nie tylko ja. Mamy Michała z kanału Klocki z Zapałem, mamy Mozarta, mamy Klockowisko, pewnie dojdą jeszcze inni twórcy, więc jakby serwer się będzie dalej rozwijał, ja tam będę, możecie tam wpaść, pogadać. No i jeżeli to wszystko kogoś zasmuci, bo podejrzewam, że się znajdą takie osoby, to nie podchodźcie tak do tego, to jest dobra rzecz. Z tego wynikną same fajne sprawy. Po pierwsze, ja sobie odpocznę, wrócę z nową energią, z nowymi pomysłami, z świeżością. W międzyczasie, mam nadzieję, uda się odpalić coś nowego, ciekawego. Filmów na tym kanale jest tyle, że pewnie nikt Was wszystkich nie widział, więc jak zatęsknicie za Lego Miastem, odpalcie sobie jakieś stare odcinki, przy czym ostrzegam, że wiele z nich to są straszne kupsztale. I to tyle. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie tych wszystkich odcinków. Tak jak mówiłem, mimo wszystko zachęcam do zasubskrybowania kanału tych, co jeszcze tego nie zrobili. Mam nadzieję, że wierni fani tutaj zostaną, nikt nie ucieknie. Znaczy na pewno nie wyjdę na tym dobrze, jeżeli chodzi o zasięgi, ale tak jak mówiłem, to jest potrzebne i wyjdą z tego tylko dobre rzeczy. Dzięki, na razie, cześć!